Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film o relacjach rodzinnych. Dzisiaj skupimy się na relacjach nie tyle pomiędzy małżonkami, co pomiędzy matkami i córkami oraz siostrami. Pierwsza książka, o której mam zamiar opowiedzieć, to książka pod tytułem Pod powierzchnią, autorką jest Daisy Johnson. Ta książka jest finalistką Nagrody Bookera, a jej autorka jest najmłodszą z autorek, która została nominowana do tej nagrody i znalazła się w finale. To książka dziwna. Książka, która jest taka zimna, chłodna. Dzieje się w dużej mierze nad rzeką, na barce, na której mieszkają dwie kobiety. Matka oraz córka. To taka książka, po której czułam się taka trochę brudna, jakby unurzona w bagnie. Opowiada o bardzo dziwnych, bardzo niezdrowych relacjach pomiędzy tymi kobietami. Zaczyna się od tego, że córka po kilkunastu latach nieobecności matki wreszcie ją odnajduje i okazuje się, że matka cierpi już na demencję, prawdopodobnie na chorobę Alzheimera. Ich wspólne życie nie jest sielanką, ale sielanką nie było także, kiedy dziewczynka była mała. Ta kobieta, wówczas dziewczynka, ma na imię Gretel. Mieszkała z matką sama na barce. Matka była osobą dość dziwną, specyficzną, nie stroniła od alkoholu. Nie potrafiła zapewnić swojemu dziecku takiego normalnego życia, które wyznaczane by było jakimś rutyną, chodzeniem do szkoły, śniadaniami pożywnym i tak dalej. One żyły tam po prostu jak takie dość dzikie osoby. Co matka argumentowała tym, że życie na rzece po prostu takie jest. W międzyczasie na ich barce pojawił się chłopiec Markus, ale Gretel jako dorosła nie za bardzo pamięta, co się z tym chłopcem stało. Wie, że on był, mieszkał z nimi przez jakiś czas, ale nie wie, co potem się stało. I tę zagadkę próbuje rozwiązać, kiedy odnajduje swoją matkę. Te toksyczne relacje między matką a córką także polegają na tym, że ta matka zostawiła tą dziewczynkę samej sobie, kiedy ona miała 16 lat i zniknęła. I nie dała się odnaleźć przez tak wiele, wiele lat. Ta książka to także kolejna interpretacja znanego mitu o Edypie. Jeżeli będziecie chcieli ją przeczytać, to bardzo polecam, bo myślę, że każdy musi ją po prostu samemu przyjąć na klatę i zobaczyć, jak będzie tę historię odbierał. Ja jestem tak umiarkowanie zafascynowana tą historią, aczkolwiek ona, wiem, że zostanie ze mną na dłużej. Kolejna książka to taka, która niedawno miała swoją premierę. Odeszło, zostało Jennifer Croft. Ja o niej mówiłam niedawno w Otwierankach, ale już jestem po lekturze i mogę opowiedzieć coś więcej. Ta książka opowiada o dwóch siostrach. Jedna z nich starsza o 3 lata od młodszej Zoe. Emmy jest starsza, młodsza jest Zoe. Dziewczynki bardzo się kochają. One dzielą ze sobą pokój, spędzają ze sobą mnóstwo czasu, wymyślają najdziksze zabawy, rodzice dają im sporo wolności. Kiedy idą do szkoły, trafiają do szkoły prywatnej, gdzie nauka przebiega w zupełnie innym systemie niż w szkołach publicznych. Ale wkrótce okazuje się, że młodsza z córek jest bardzo poważnie chora. Z początku nie wiadomo, co jej dolega, później okazuje się, że jest to nowotwór mózgu. Starsza siostra bardzo przeżywa chorobę siostry, która ciągnie się dosyć długo za nimi. Po operacji młodsza siostra zostaje w domu, rodziców nie stać na to, żeby opłacać już szkołę prywatną, ponieważ leczenie młodszej córki jest po prostu bardzo drogie. I dziewczynki uczą się w domu. Spędzają ze sobą mnóstwo czasu, jeszcze więcej. Teraz już są praktycznie odizolowane od innych rówieśników i mają tylko siebie. Starsza siostra ma bardzo silnie wykształcony instynkt opiekuńczy w stosunku do młodszej. Wszystkim się przejmuje, boi się, że jakieś jej działania mogą zaszkodzić młodszej siostrze. To historia o tym, jak to potoczyło się dalej. Bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co stało się później z tą starszą siostrą, przez wiele, wiele lat obarczoną chorobą. Według mnie jest to historia o tym, czego rodzice nie powinni robić, kiedy mają chore dziecko. To znaczy, nie powinni zostawiać starszego dziecka bez wsparcia psychologicznego.
tutaj zabrakło jakiegokolwiek wsparcia dla tej starszej siostry. Ona musiała radzić sobie ze wszystkim sama, no i w pewnym momencie nie podołała. Nie będę wam opowiadała do końca tej książki. Z tego co wiem, ona jest dosyć mocno oparta na wątkach autobiograficznych Jennifer Croft, która, jak zapewne wiecie, jest tłumaczką na przykład Olgi Tokarczuk i przekłada książki z polskiego na język angielski. Bardzo wam polecam, aczkolwiek mam jeszcze jedno zastrzeżenie. Ta książka jest bardzo subiektywna, jest cały czas pisana z punktu widzenia narratorki, czyli Emmy. Kiedy ją skończyłam, pomyślałam sobie, że chciałabym mieć jakiś wgląd w tę historię jeszcze z innej perspektywy, żeby zobaczyć, jak całą tą sytuację na przykład postrzegał jeden z rodziców tych dziewczynek. W każdym razie bardzo, bardzo polecam. Koniecznie przeczytajcie, bo to świetna, mocna historia, której lepiej nie przegapić w zalewie książek, które się pojawiają w księgarniach. Kolejna książka o trudnej relacji matki i córki to książka, którą wysłuchałam na audiobooku, nie mam jej tutaj, ale wyświetli wam się zdjęcie z jednej albo z drugiej strony. Tytuł tej książki to Bez matek, napisała ją Mira Marcinów i tę książkę kilka osób mi polecało do przeczytania, kiedy pytałam was o najlepsze książki 2020 roku. Ta książka też dostała kilka nominacji do różnych polskich nagród. Jest bardzo cieniutka. Wysłuchanie jej zabrało mi naprawdę jedno popołudnie. I powiem wam tak, to nie jest moja historia. Ona mnie nie urzekła, nie chwyciła mnie za serce. Opowiada o żałobie. Opowiada o tym, jak młoda kobieta radzi sobie z utratą matki. Matki, która umarła przedwcześnie, zabrała ją choroba. Matki, którą opiekowała się przed śmiercią. Ale też wraca swoją pamięcią do dni, kiedy była dzieckiem i kiedy matka była takim kolorowym ptakiem. Ona była artystką, ona malowała, wyróżniała się wśród ludzi, inaczej się ubierała, inaczej się zachowywała. Była taką matką, która nie myśli o przyszłości, która jeżeli ma teraz przepływ gotówki, to wyda go natychmiast, najlepiej na hulanki, swawole i przyjemności, tak jakby jutra miało nie być. I tak jak mówię, to książka o żałobie i zastanawiałam się, kiedy jej słuchałam, dla kogo jest ta książka. I ja podejrzewam, że tak naprawdę to bardziej forma terapii dla samej autorki niż książka dla postronnego czytelnika. Ale tak jak mówię, wiele osób powiedziało, że ta książka była jedną z lepszych książek, jakie przeczytali w poprzednim roku, więc miejcie ją na uwadze, być może wam bardziej przypadnie do gustu niż mnie. Kolejną książką, którą mam tutaj przed sobą, jest Szalej Moniki Drzazgowskiej. Jest to debiut literacki i mam wrażenie, że jest to debiut bardzo dopieszczony. Wydaje mi się, że autorka, zanim posłała tę książkę w świat, pracowała nad nią latami, ponieważ ona językowo, stylistycznie jest naprawdę wypielęgnowana do granic możliwości. Jest to książka, która opowiada o Zośce, o Zofii, dziewczynce, która urodziła się pod koniec lat 70. w kaszubskiej wsi i od dziecka wchłaniała zasady wpajane jej przez matkę oraz babkę. Zasady były takie, że a co ty tam wiesz, nie wtrącaj się, nie twoja sprawa, uważaj na siebie. To były zasady, które cały czas krępowały tą dziewczynę i nie pozwalały jej rozwinąć skrzydeł. Matka i babka wtłaczały jej do głowy wstyd, wtłaczały jej do głowy to, że ma się wstydzić własnego ciała, że jeżeli seks, to tylko z tym, który zostanie jej późniejszym mężem, że małżeństwo to rzecz święta, że jaki chłop jest, taki jest, ale trzeba przy nim trwać. I ta dziewczyna, dorastając, idąc w świat, idąc na studia, cały czas ze sobą niosła ten straszliwy bagaż emocjonalny i nie potrafiła się od tego uwolnić. To nie było tak, że kiedy ona uwolniła się od wpływów matki oraz babki, to zapomniała o wszystkich zasadach i poszła w tango. Absolutnie nie. Ona nawet jako studentka, czy nawet później po studiach, jako kobieta samodzielnie się utrzymująca, dalej odczuwała brzemię tego, co jej wtłaczano do głowy w dzieciństwie. I myślę, że jest to obraz wielu kobiet mojego rocznika, którym
od dziecka wtłaczano do głowy, że niewiele znaczą, że żeby się nie pchać do pierwszego rzędu, bo to nie twoje miejsce. Kobiet, które o to, żeby zostać tym, kim są, musiały pokonać przede wszystkim swoje własne opory psychiczne. Bardzo wam polecam, bo wydaje mi się, że jak na debiut jest to bardzo wartościowa książka i tak jak wspomniałam, napisana bardzo pięknym językiem. Joanna Bator, moi drodzy, nie wiem jaki jest wasz stosunek do tej pisarki. Ja bardzo lubiłam pierwsze jej powieści, natomiast te późniejsze nie do końca do mnie przemawiały. Dlatego też z pewną obawą sięgnęłam po najnowszą książkę pod tytułem Gorzko, gorzko. Tym bardziej, że jest bardzo gruba i bałam się, że znowu będę tak niezadowolona, jak czytając na przykład Rok Królika. Tak wygląda okładka, jest przepiękna w kwiaty i sama historia jest równie, chciałam powiedzieć piękna, ale nie. Ona jest bardzo przejmująca, ale też bardzo, bardzo, bardzo wciągająca. Naprawdę trudno się oderwać od czterech historii przedstawionych w tej książce. I są to historie naprawdę toksycznych relacji, złych relacji pomiędzy matkami i córkami. Cztery kobiety. Pierwsza z nich to prababka Berta, o której tak naprawdę nikt nie pamięta. Kolejna to babcia Barbara. Następna to jej córka Violetta przez V i 2T, to bardzo ważne w tej książce, oraz Kalina. Kalina próbuje poznać losy swojej matki, której nie za dobrze zna, swojej babci, która ją wychowywała, którą bardzo kochała, ale jak się okazało, babcia skrywała bardzo wielką tajemnicę, oraz prababki, o której żadna z nich nie pamiętała. Przepiękna historia, wstrząsająca. Ona się tak przeplata, to na początku niezbyt łatwo się czyta, ponieważ chwilami jesteśmy na początku XX wieku, chwilami jesteśmy w czasach powojennych albo już w latach 2000. Ale w pewnym momencie wszystkie klocki zaczynają do siebie pasować, tak jak puzzle. I wyłania nam się świetna, poruszająca historia czterech kobiet, które tak naprawdę nigdy nie zaznały prawdziwej miłości. Bardzo, bardzo wam polecam. Jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam do tej pory w tym roku. I jeśli chodzi o rodzinę, to postanowiłam pokazać wam tutaj książkę, która może nie do końca pasuje do tego tematu, ale chciałam zwrócić uwagę na pewną jej część, która bardzo mocno właśnie wpasowuje się w temat toksycznej rodziny. Jest to biografia Woody'ego Allena a propos niczego. Autobiografia. Woody Allen opisuje, jak wiadomo, autobiografia, swoje dzieciństwo, swoich rodziców, to jak stał się sławny, a nie stało się to z dnia na dzień. On latami pisał skecze dla innych komików. Później sam występował na scenie. Dopiero później zaczęto dawać mu filmy do reżyserowania. Najpierw asystował innym filmowcom. Co jednak tutaj najbardziej mi utkwiło w głowie? No oczywiście ta historia, kiedy Woody Allen został oskarżony o molestowanie dzieci. Tym bardziej, że kiedy kończyłam czytanie tej książki, to ta afera wybuchła na nowo. Teraz niedawno. Na pewno jesteście świadomi tego, że Woody Allen ponownie został oskarżony o molestowanie i ta sprawa się cały czas za nim ciągnie. Wiemy też, że Woody Allen ożenił się ze swoją adoptowaną córką, czy pasierbicą, adoptowaną córką swojej partnerki, o może tak. Oni do tej pory są ze sobą. To chyba nie był jakiś taki, wiecie, wybryk, który miał się szybko skończyć. Oni są już ze sobą od około chyba 20 lat. To jest szczęśliwe małżeństwo. Natomiast no, Woody Allen cały czas dostaje po głowie aferą związaną z molestowaniem dzieci. On tutaj opowiada o tym. Opowiada o tym, że został oczyszczony w sądzie z zarzutów. Są osoby, które się oczywiście za nim wstawiają. Są takie, które trzymają stronę jego byłej partnerki. Tak naprawdę chyba nigdy nie dowiemy się, jak było. Ale myślę, że warto
przeczytać, bo książka oczywiście iskrzy humorem. Jest napisana w sposób lekki, przyjemny, dobrze wchodzi, więc myślę, że warto sobie spróbować przynajmniej wyrobić swoje zdanie, także wysłuchując wersji Woody'ego Allena. Ostatnia książka, o której chciałam opowiedzieć, to książka dla tych, którzy nie mają przekonania, że bycie Polakiem sprawia, że jesteśmy dobrym człowiekiem. Że bycie Polakiem nie wyróżnia nas w żaden istotny sposób. Że są dobrzy i źli Polacy. Są tacy, którzy czynią dobro innym ludziom, są tacy, którzy nie powstrzymają się przed żadną podłością. I jest to książka pod tytułem Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć. Jest to książka Mirosława Tryczyka. Jest to młody historyk, który dowiedział się, że jego dziadek, jego ukochany dziadek, który spędzał z nim dużo czasu, opowiadał mu bajki, trzymał go na kolanach, w czasie wojny brał udział w pogromach i uwikłany był w różne zbrodnie na ludności żydowskiej. I Mirosław Tryczyk wyrusza w Polskę, żeby znaleźć innych ludzi, którzy są wnukami zbrodniarzy wojennych, którzy muszą jakoś uporać się z historią swojej rodziny. Historią, która była przemilczana przez ich rodziców, przez całe to pokolenie powojenne. Teraz te historie wracają. Powiem tak, bardzo, ale to bardzo poruszające opowieści o pogromach Żydów. Bardzo smutne historie, trafiające do serca. No tym bardziej, że właśnie jest w to gdzieś tam w tle wpleciona ta historia rodzinna autora oraz jego niezgoda na to, że dziadek, kochany dziadek, miał tak naprawdę dwie twarze. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was do przeczytania którejś z tych książek. Według mnie większość z nich warta jest Waszej uwagi. Chociaż poruszają tematykę więzi rodzinnych, to tak naprawdę każda z nich jest inna. Każda z nich z zupełnie innej strony podchodzi do tego tematu. Jeżeli zdecydujecie się na przeczytanie jakieś, proszę dajcie znać. A ja teraz żegnam się z Wami, macham do Was, pa, 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 pa.